Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem znów Łowca, znów S38. No i co, na wstępie pokażę wam, co tutaj się zmieniło przez te dwa dni, gdy nie nagrywałem. Przed odcinkiem troszeczkę sobie tutaj poszukałem itemków, bo mamy dzisiaj poniedziałek, wieczór poniedziałek, więc tak naprawdę no ostatni gwizdek na to, aby sobie jakichś epików tutaj jeszcze poszukać i ewentualnie je sobie zmienić. Jak widzicie, tutaj te epiki już mi sporo dają, po około 40, nawet tutaj 55, 64 tu nawet, więc zaraz sobie te epiki pozmieniamy. Oprócz tego co, tutaj mam pierścionek, to do kibla mam naszykowany, zaraz wrzucę i będziemy się starali pocisnąć te lochy tak naprawdę, no jak najdalej, ten cyrk już zamknąć tutaj, troszeczkę może piekło napocząć, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, co tutaj się zmieniło przez te dwa dni? Odkąd żeśmy sobie tutaj grali ostatnio, nagrywali w zasadzie. No co, no 178 level mam, klasera mam prawie 75%, trochę tam szukam tych epików tak naprawdę. Teraz już tylko i wyłącznie epiki mi zostały do właśnie dropienia, do znajdywania do tego klaserka. Więc sobie tutaj lecę po topce i sobie przeglądam tutaj ludzi, jak coś się błyszczy, jest coś po prostu mi miga i jestem w stanie tego gościa ubić, to go ubijam i sobie to do klaserka właśnie zdobywam. No na przykład tutaj widzicie, mam dwa itemki, no ale tutaj Azuri nie ubiję, więc nawet nie próbuję. Dobra, aurę mamy trzecią, dzisiaj jeszcze nic nie wrzucałem, więc już sobie to wrzucę przy okazji. Jak tutaj stoimy z kowalem? Jeszcze dzisiaj nic nie rozmontowywałem. Generalnie tutaj nic nie będę robił z takich codziennych czynności za bardzo, bo jeszcze mam tutaj awkę, będę tą awkę robił, gdy już skończymy lochy, gdy skończymy odcinek, więc sobie tutaj, no tak jak mówię, nie będę tutaj ani tego kółka kręcił, ani tutaj tej gry w kości uskuteczniał na razie na tym odcinku, bo chcę po prostu wbić jeszcze te levele, zobaczę jak to mi wyjdzie, ale na razie ok, ten pierścionek możemy sobie w sumie olać, tutaj w karczmie już nic więcej. Tutaj jeżeli chodzi o arenę, to sobie zrobimy później. Run mam już ponad 1000, prawie 2000 w sumie, także powoli to rośnie, już mi zaczynają itemki dropić z tymi runami, więc no to jest tak naprawdę spoko. Tutaj na razie już wszystko sobie poulepszałem, więc nie będę tutaj, w zasadzie mogę do stówki dobić, w sumie sprawdźmy to, czy się uda. Dobra, udało się, a tutaj już raczej nie ma opcji, dokładnie, dobra, to na razie to olewamy, tych na razie nie ulepszam. Statystyki wiadomo, troszeczkę mi tutaj spuchły, inteligencji sobie dodałem dosyć sporo, bo przez te dwa dni wiadomo, no karczmę robiłem, misje i tak dalej, więc to mi nie uciekło, to wszystko sobie tam w miarę spuchło, jeżeli chodzi o te statystyki, także myślę, że okej. Dobra, tutaj mamy potkę na zręczność, to w sumie skoro już mamy, to wypiję. Tak jak mówię, tutaj jakieś rękawice, ale one nie są mi potrzebne, bo mam dosyć dobre. Wyleciały mi w ogóle za trzecią aurę z kibla, to tak swoją drogą. Okej, tutaj na razie olewamy, co ta wiedźma chce, talizmany w razie czego, żebym pamiętał później. No i co, jak to wyglądają pupile? No pupile mamy tak naprawdę topowe cały czas. Dzisiaj, gdy to nagrywam, jest poniedziałek, mam nadzieję, że maksymalnie we wtorek wy dostaniecie ten odcinek, bo ostatnio mam problemy z internetem i też dlatego wczoraj, jeżeli to oglądacie we wtorek, to wczoraj był odcinek z S37, a nie z S38, bo po prostu jego już miałem wrzuconego. Także no, mówię, te pupile mamy tak naprawdę topowe, jak widzicie jedzonek mamy dosyć dużo. Dzisiaj sobie złapałem paja, łąka i coś jeszcze chyba, a tak, i tutaj delświna, bo to było za dnia. No i co, jutro planuję sobie złapać, tutaj na ugorze orków mam lawopluja we wtorkową noc, także tak naprawdę no dzisiaj po 24 sobie go będę łapał i tutaj jak nakarmię 3 razy siorba, to już dyniaka pokonam i jego też sobie pewnie złapę, więc mogę wam tu od razu pokazać, jeżeli chodzi o ranking, to tak naprawdę no jesteśmy w topce tutaj razem ze Sparkiem i z Sonem, więc no bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o podziemia, to też jesteśmy na czwartej pozycji, to zaraz do tych podziemi przejdę. Tutaj sobie w sumie zmienię już to EQ i będziemy próbowali sobie pokonać portalek, ponieważ tam mało zostało, a wiadomo, że ten portal troszeczkę nam tutaj mimo wszystko daje, jeżeli chodzi o te walki w lochach. Tylko poczekajcie, tu sobie poodzyskuję te klejnoty, porozdaję je mniej więcej, żeby to jakoś wyglądało jeszcze tutaj. Okej, okay. No i co, no tak naprawdę EQ mamy na fajnym poziomie, jeszcze tutaj hełm by wypadało zmienić, pasek, ten jest nawet niezły, więc to, no i pierścień, ale to zobaczymy, może nam coś wypadnie, a jak nie, to po odcinku jeszcze poszukam, w zależności ile leveli wbijemy. Broń ma w miarę aktualną, jeżeli wbijemy sporo leveli i nie będzie chciało ruszyć, to sobie tą broń jeszcze poszukamy po prostu jakiejś innej. Dobra, co tutaj dalej, a tutaj ten portalek miałem kliknąć.
Zobaczymy, czy się uda. No tutaj się wskrzesiliśmy, a ile mu zabraliśmy? O, bardzo dużo, więc jest duża szansa i raczej go pokonamy. Dokładnie, więc tutaj plus 1% premii od portalu mamy, więc na lochy się na pewno przyda. Tutaj nic nie robiłem, jeżeli chodzi o lochy, tak naprawdę nic nie klikałem. Jak wygląda nasza twierdza? No już tutaj kwatery nam się budują na 10 poziom i tak naprawdę póki co to jest max. Robię to pod kątem tych klejnotów, żeby mi się krócej wydobywały. Przez te dwa dni, jak tutaj już możecie zauważyć, żaden klejnot mi nie wypadł na zręczność ani HP. Ciągle jakaś inteligencja, tu jakaś siła. Także tak naprawdę jeżeli chodzi o klejnot z 10 kopalni, to mam tylko w broni jeden. Więc no lipnie to, jeżeli pod kątem lochów patrząc. No ale tak, no mówię, te kwatery robię na 10 poziom, żeby te klejnoty mi się jak najkrócej wydobywały. Salkę mam już tutaj 10 od wczoraj, także to też myślę, że spoko. Co chwilę tutaj jakieś kontry i tak dalej, więc na razie nie będę zaglądał w kontry, to sobie poatakuję byle kogo, ale generalnie tutaj jadę na kontrach, także to też jest ok. No i co, jak te kwatery mi się zrobią na poziom 10, to myślę, że będziemy lecieć tutaj twierdzę dalej, myślę, że nawet jakiś 12-13 i potem znowu sobie nadgonimy te kwatery i tą salkę, ale to jeszcze zobaczę, jak to wszystko wyjdzie. No tych pakietów, jeżeli chodzi o awanturniczość, też mi nie leci zbyt dużo, jeżeli chodzi w zasadzie o skarby lasu, także no to też jakoś nas nie rozpieszcza niestety. No i tutaj mamy serce na poziomie 8 i ekstraktor na 8, jeszcze dzisiaj nam może jakieś paczki polecą, bo mam tutaj jeszcze 1,5 paska, tylko tyle, ile zużyłem na łapanie tych petów, tyle poszło, a resztę sobie zostawiłem tutaj, żeby po lochach to klikać dalej, więc zobaczymy, mówię, jak to wyjdzie. Dobra, no tutaj jako 7-7, także nie ma co się tutaj rozwodzić, myślę tutaj, tak jak mówię, 8-8. Jeżeli chodzi o te podziemia, to chyba będę dążył do tego, żeby wbić 10-10, a potem sobie trenera powoli ulepszać już pod kątem środowisk, jak już będę tutaj przechodził na, no co jest, mówię, że z tym internetem różnie się dzieje, pod kątem środowisk, jak już tutaj będę robił kolejne przejścia, te trudniejsze, to żeby ten trener był przynajmniej na 9 poziomie, jak nie lepiej, ale to zobaczymy, jak jeszcze wyjdzie. Dobra, no ta twierdza wygląda tak, to myślę, że nie ma co tutaj się rozwodzić. W gildii no mamy salek prawie 460, w sensie rycerzy, więc no nadgoniliśmy, to już tutaj sporo osób ma dziesiątki, dziewiątki, więc to akurat spoko. Średni poziom też mamy dosyć wysoki, 143, więc co, no nie ma do czego się przyczepić, lecimy dalej. Kółko, tak jak mówiłem, nie kręcę na razie, sala chwały na razie olewam, znaczy no olewam, mogę wam pokazać, jak wygląda topka, ale chyba no nic tutaj ciekawego się nie dzieje na ten moment. Ta topka jest, można powiedzieć, w miarę wymieszana, więc to też w ogóle spoko. No ale dobra, nie będziemy się tu rozwodzić, chyba lecimy do lochów i od razu wskakuję do tego cyrku. Zobaczymy, jak tutaj tą madam, wczoraj ją raz sobie spróbowałem za darmówkę, tago. I powiem wam, że na koniec jej dałem kryta 1,5 miliona i była naprawdę do ubicia. No jak widzicie, tutaj jakby mi siadł jakiś fajny kryt, to by siadło. Ale myślę, że kilka razy klikniemy i ona jest na spokojnie do zrobienia. O, tutaj jakiś krytyk. O, i już umówiliśmy za drugim razem, to w ogóle zobaczcie, i mamy 180 poziom i wypadła mi klata, więc niepotrzebnie w teorii kupowałem, no ale okej, będzie do kibla, a na razie ją możemy dać na kogo, no tylko na wojownika, ale to jest na zręczność, ale dobra, to w razie, żeby tylko przetrzymać, a to sobie możemy rozmontować. Tutaj jeszcze tego golda, tak myślę, ile by rozdać, tutaj mam 700 w podstawie szczęścia, inteligencji dobiłem do 1000, w ogóle już na razie stopuję, to już w sumie nie pamiętam, czy na poprzednim odcinku, czy teraz, ale to zobaczymy. Dobra, no tu to HP w sumie dam tyle, ile dam, tutaj można jeszcze trochę w szczęście, bo to jest dosyć tanie i okej, lecimy dalej, mamy w cyrku grozy morderczego klauna Adolfika, to jest wojownik i to jest no boss, więc tutaj już sobie zaczniemy mocniej klikać. Fajnie, że ta madam nam troszkę, znaczy no, że nam po prostu szybko padła, no i okej, ten też dosyć szybko padł, wyleciała nam jakaś broń i zobaczmy tą broń, no mamy obrażenia od ognia, mamy plus 26 średnich, więc to w ogóle dużo, rozrzut jest niczego sobie, nie jest taki najlepszy, ale też nie najgorszy, no szczerze mówiąc myślę, że możemy to podmienić, że to się na pewno nam przyda. Przynajmniej nie będę musiał broni szukać, tylko od razu polecimy dalej. I dobra, odblokowało nam się piekło. No tutaj pobieranie, no tak jak mówię, no ten internet, coś tu jest nie bardzo. Potępiona dusza, zerowy poziom, więc teoretycznie powinniśmy ją ubić bez problemu. Oj, to jest w ogóle mag, ja tutaj nie wiedziałem, że od razu mamy maga na przywitanie. No ale dobra, padł. Na szczęście nie było to, nie był to jakiś ciężki blok. Coś tutaj nie, nic nam nie wypadło. Dobra, lecimy dalej.
Lecimy dalej, tutaj mamy znowu maga, ale on też schodzi tutaj do fajnych poziomów, jeżeli chodzi o to HP. Więc myślę, że też go powinniśmy tutaj kliknąć. No pierwsze te dwie próby takie optymistyczne, a teraz, teraz nie do końca. No ale dobra, poklikajmy go jeszcze troszkę. No tam 400 HP mu chyba zostało. 4000 w sensie. No i co? No nie schodzi on. A nie, padł. I padł kolejny, tak? Co tutaj się wydarzyło? Poczekajcie, musimy wejść na tom. Chyba się nie zapisało nawet, czy nie? Poczekajcie. To jest potępiona dusza. To jest chyba ten pierwszy mag. A to jest stara dusza. I to jest wojownik, który też padł. A tamtego nam nie zapisało. Ale zobaczcie, jak szybko żeśmy pocisnęli. Już mamy 189 poziom. W ogóle, kurde, ja myślałem, że dzisiaj 200 nie ma opcji wbić. Ale tu z tego, co widzę, to jest na to spora szansa. No mamy teraz zwiadowcę. Więc on też tutaj powinien paść w miarę szybko. Bylebyśmy tylko się parę razy uzdrowili, a on żeby nie robił zbyt dużo uników, o tam 200 tysięcy, bliziutka dosyć próba. No padają, te lożki padają fajnie. Fajnie by było wbić dzisiaj 200, ale raczej nam się to nie uda, patrząc na ilość grzybów. No ale okej, zobaczymy jak to wyjdzie. No jeszcze tutaj zmarnujmy na niego z 40. Może, żeby tutaj nie przesadzać zbytnio. Powinno, myślę, że to paść. W ogóle ten dźwięk broni jest strasznie irytujący. No kurczę, to jest zwiadowca, to nie powinniśmy tutaj zbytnio problemów mieć z nim. I padł, dokładnie, dwa levele znowu wpadły do naszej kieszeni. I mamy jakiś pasek, który nam daje po 54 statystyk, więc to w ogóle tym bardziej podmieniamy. Tutaj cyk, cyk. To jest na siłę, dobra, bo też mi się już coś mieniło. I okej, no ładuj się. I co tutaj mamy? Zlepiek potępionych dusz. I to jest mag, niestety znów. I czy ten mag nas zablokuje? Nawet nie wiedziałem, że tu jest tyle magów w tym piekle. Już zapomniałem, jak to kiedyś robiłem. No ale okej, no zobaczmy. Mamy w ogóle, poczekajcie, mamy 1 400 000, więc to od razu sobie rozdamy w staty, żeby tutaj nie było problemów. Tu możemy dobić do 1200. Dokładnie, i tutaj mamy 1300, więc resztę sobie damy w tą zręczność, zawsze to coś nam da. No i dobra, lecimy na tych magów, próbujemy i zużyjemy tutaj może na nich ze 100 grzybków. Jeżeli nie padną, to jeszcze polecimy do tornada, myślę. Myślę, że jeszcze w tym tornadzie sobie troszeczkę poklikamy. No i co, no zrobimy pewnie kilka dni przerwy, jeżeli chodzi o tego łowcę demonów. Troszkę muszę ponagrywać też z Berka, z Paladyna, bo tam też już długo nic nie ruszałem. Tutaj pewnie jeszcze gemy sobie powymieniam na dniach, żeby to jakoś, po prostu z tymi gemami byśmy to o wiele lepiej pchali, to ten 200 poziom byłby tak naprawdę bez problemu. No, że niestety tak długo nam się te klejnoty wydobywają, to i przy okazji nie możemy, tak wiecie, poskracać sobie jak na pierwszym levelu kopalni, no nie, bo to jednak kosztowne jest. Sporo grzybków na to idzie mimo wszystko. No i cóż, no nie chce nam tutaj paść niestety. Poczekajcie, no jeszcze 3 próby. Dobra, już za dużo. I teraz tak, pomyślmy, co my tutaj chcemy zrobić. Tutaj nam rękawice, ale to stare. Poczekajcie, jakaś broń. Jaka nam tutaj broń wypadnie? Plus 17, słaby rozrzut. No ale poczekajcie, jeszcze tutaj poszukamy. No bo sporo jednak te bronie nam już dają. Jednak to jest kilka leveli, ale daje sporo. Jakby znaleźć z taką fajnym, z fajnym rozrzutem i na zręczność, to by było super. Tu jest inteligencja, tu jest na HP. Poczekajcie, no poszukamy znowu siła. Tutaj jakaś kusza, inteligencja znowu. Siła, o, zręczność, tylko rozrzut strasznie mizerny, no to akurat słabo. Poczekajcie, tutaj, no troszkę sobie poszukamy, a jeżeli nie padnie, to olejemy po prostu. Dobra, wiecie co? Nieważne. Olewamy to, polecimy sobie jeszcze w tornado, jeszcze coś w tym tornadzie może tutaj poruszamy. No tutaj mamy burzę piaskową, to był ostatnio blok. No i już się tutaj zwiesza, ale dobra, lecimy dalej. Może tutaj ten 192, w sumie dociśniemy to tornado, ile damy radę. I zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Dobra, mamy 192 poziom, niestety tutaj przyciało. Ale okej, no mniejsza z tym. Mamy tu znowu jakiś blok, to jest wojownik. Kilka razy bliska próba była. Okej, padł. Lecimy dalej, lecimy. Ci padli. Dobra, mag padł.
i mamy brak miejsca w plecaku i okej, teraz w sumie tak myślę, czy jeszcze chcę wrócić tam do nich. Mamy talizman, to od razu damy do wiedźmy. Tutaj czy chcemy ubierać ich, to jest na inteligencję i szczęście, to możemy dać temu. To jest na siłę, czy nasz tutaj ma coś? Ma, to na razie, dobra, damy tego, to akurat jest nieważne. Ten rękawic nie da, to mu damy, to nieważne co one tam dają i to daje, chociaż w sumie to ma kryształ. Dobra, to olejemy, to sobie rozmontujemy w tym. Cyk, no i dobra, poczekajcie, co my tutaj jeszcze chcemy zrobić? No chyba damy w tą zręczność, ile się da. I co, czy my chcemy tornado pchać, czy my chcemy tutaj wejść sobie do piekła? Chyba wejdziemy do tego piekła. O, zobaczcie jaka bliska próba, kurde. Ale nas teraz tutaj strollowało. No ale dobra, zobaczymy. No troszeczkę prób, jeszcze tak ze 100 i będziemy olewać. Musimy sobie też grzyby zostawić na takie, wiecie, codzienne czynności, żebym ja tutaj poprzeklikiwał. No i tak jak mówię, no z tego łowcy demonów zrobimy sobie parę dni przerwy. Mówię, podropię tutaj kamieni, żeby te lożki, żeby w kolejnym już po prostu na pewno ten 200 plus bić. Żeby już tutaj, wiecie, nie było z tym nawet najmniejszego problemu. No bo mówię, no te klejnoty dają naprawdę dużo. Więc myślę, że po prostu to piekło bez problemu zamkniemy. Dobra, na razie koniec. To piekło sobie bez problemu zamkniemy i wbijemy po prostu ten 200 plus, potem jeszcze tornado, tutaj już pewnie wieża zacznie padać, już zaczną padać tutaj te strefy mroku, więc to na pewno będzie się działo, ale to tak jak mówię, w kolejnych odcinkach. Na razie wbiliśmy 192 poziom, więc i tak jestem zadowolony. Tutaj jeszcze ma mawki, to wiadomo, jeszcze tutaj wpadnie golda, jeszcze jakieś statystyki. Tutaj będę chciał, mówię, podrobić sobie tych kryształów, bo tutaj widzicie, klejnot średni na zręczność 243 i to jest chyba z soboty kryształ. Tutaj wszystkie inne mamy o 165, 157 i tak dalej, więc no nie są to zbyt mocne klejnoty. Na każdym byśmy zyskali praktycznie bez problemu 100 statystyk, także no dałoby tam to naprawdę wiele i na pewno to piekło za dosłownie kilka grzybów byśmy pokonali. No ale to mówię, kilka dni podropimy te kryształy z kwaterami na 10 poziomie, myślę, że się będą kopać ile, z około 8 godzin, coś koło tego, więc to na pewno sobie podziałamy. I co? I myślę, że to by było na tyle. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to możecie zostawić kciuka w górę, możecie napisać komentarz, jak tam wam idzie na S38, co tam słychać. No i wbijajcie na Discorda dla widzów, jeżeli kogoś jeszcze nie ma, link na pewno jest w opisie. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się i cześć!